Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas, niech RNG będzie z wami. To już potwierdzone informacje, patch 1.29 Manchu wyjdzie 17 września i powiem wam, że będzie to naprawdę sporawy patch dla tego regionu w okolicach Chin. Spieszcie się z kończeniem waszych podbojów świata, waszych podejść pod jakieś achievementy. Osobiście nie widzę, żeby tutaj Paradox gdzieś napisał, że nie będzie to patch przyjazny starym save'om, ale możliwe, że jednak będzie wyrąbywało je, albo jak zwykle na części komputerów będzie działać, a na części nie. Dochodzi masa eventów, dochodzi chyba jedna czy dwie nowe prowincje, albo nowe frakcje, więc tutaj wszystko sobie zobaczymy. No i mówię, ale spieszcie się, bo tych zmian naprawdę jest sporawo. Pamiętajcie, żeby odwiedzić stronę NEB, zwłaszcza w okolicach premiery patcha 1.29. Zazwyczaj wtedy są promocje na Steamie i są organizowane również promocje przez różne sklepy internetowe. Serdecznie was zapraszam. Pamiętajcie, żeby skorzystać z kodu LUKAS 3% zniżki. Na szybko, dojdzie nam nowa nacja na Tajwanie. Będą to piraci Koxinga. I powiem szczerze, że chyba nimi nie zagram, jakoś nie czuję parcia na granie piratami, ale kto wie, zobaczymy. Dodatkowo pojawia się kolejny nowy daimo, czyli jednak miałem rację, będzie nowy daimo, nowe prowincje w Japonii. I tutaj również będzie to związane z eventem wokół Pirates, wokół ERA. I będzie to związane z eventem wokół Pirates, który powoduje, że możemy jakiś kraj zamienić, no właśnie na tej wyspie Tsushima, znowu na nację piracką i tutaj dalej się tym bawić. Więc mamy dwie nowe nacje pirackie, w sumie do jakiegoś PvP mogłoby być całkiem fajne. I tutaj taki fragment, którego za bardzo nie rozumiem na temat powstawania jakiegoś dżungarskiego khanatu. Nie rozumiem za bardzo, czy to będzie nowa nacja, czy po prostu doszły jakby nowe kory narodowościowe po prostu na terytoriach Oriatu, które mogą spowodować rozpad tego kraju. Myślę, że to akurat w grze sobie zobaczymy. Jeżeli to, co tutaj piszę, jest dla was zrozumiałe, możecie mi to wytłumaczyć. Zajmijmy się teraz drzewkami misji i zajmiemy się tutaj przeważnie Japonią oraz Daimą, Shogunatem i tak dalej, i tak dalej. Wychodzi na to, że w zasadzie Paradox trochę poszedł tutaj na łatwiznę i spowodował w połączenie drzewek wszystkich Daimo i Shoguna, czyli wszystkie kraje, znaczy oba rodzaje rządów mają w zasadzie wspólne drzewko, tylko po prostu Daimo mogą to drzewko rozwijać do pewnego momentu. Gdzieś tutaj to było napisane, coś tam nazwane, o jest, Unite Japan. Czyli do tego mniej więcej momentu, pierwsze dwa tiery będzie można zrobić grając Shogunatem. Mnie osobiście najbardziej ciekawią tutaj te z końca. Imperial Mandate na przykład, hegemonia w Indochinach, kolonizacja Kalifornii. Brzmi dość ciekawie i myślę, że może być to dość fajne teraz do grania również Japonią. Znowu potem przedstawiają nam zmiany na Kamczatce. Jak widzimy, najważniejsza zmiana dotyczy zmian kolorów dwóch krajów, Kolymi i Okotrask, czy jakkolwiek się to wymawia. No, widać, że pozmieniały się prowincje, doszły jakby nowe, dokładnie, nie mogę powiększyć tego obrazka, nie wiem czemu, albo przejęli po prostu więcej tych prowincji. Więc tak to się nam teraz prezentuje. Zniknęła Magadan, kraj, co tak widzę. No i w zasadzie tyle z ciekawszych rzeczy, które tutaj się pojawiają. Potem następnie przechodzimy do regionu właśnie Oriatu. I to jest właśnie coś, co powoduje, że tak trochę głupieje, bo tam pokazali te nowe plemiona, tak? A tutaj już mamy nową mapę Oriatu. Jak widzimy, posiada on więcej skolonizowanych na start prowincji i chyba tylko tym się różni. Karadal jest chyba też większy, posiada jakby więcej prowincji, tak, o jedną więcej prowincję posiada, bo na górze macie stary Oriat, na dole macie nowy Oriat. Zapomniałem wam o tym powiedzieć. I tak to się prezentuje. Korea! Boże, masakra. Bardzo mi się podoba to drzewko Korei. Jest bardzo rozbudowane i wygląda na to, że będzie skupione właśnie na drodze do kontrolowania regionu mandżurskiego, Chin. Zobaczymy, jak tutaj będzie. I albo ucieczce z tego też regionu i na przykład walce z Japonią. Myślę, że to też może być dość ciekawe do przyszłego tutaj grania Koreą. Zwłaszcza, że po prostu doszły tony eventów związanych z historią tutaj Korei i rzeczy, które się mogą wydarzyć w Korei. I są to całkiem niezłe te eventy. Niektóre bardzo będą nas bolały, niektóre będą dodawały całkiem sporo pozytywnych zmian, ale jest to dość ciekawe.
Też zapowiedziane jest to, że w 1.30 zmieni się system estate'ów dla Korei, czyli w zasadzie nas to nie obchodzi w tym momencie. Jak widzicie, po prostu masakrycznie dużo nowych eventów. Myślę, że nie ma sensu się jakoś super w nie zagłębiać. Raczej to będziemy sobie przechodzili w ramach kampanii, które gdzieś tam będziemy sobie rozgrywali. Najfajniejszą rzeczą jest to, że kiedy Korea osiągnie 200 punktów developmentu, co w zasadzie nie powinno być trudne, bo co tutaj jest napisane, starczy ze 130 punktami developmentu, będziemy mogli wykonać tutaj misję Korean Self-Reliance, która po prostu dodaje nam minus 2 do National Unrestu, minus 10 do kosztów stabilności i Diplomatic Reputation plus 2, co powoduje, że Korea staje się takim dość mocno dyplomatycznym krajem z tym buffem i dość stabilnym krajem. I w tym momencie w zasadzie cofnijmy się do poprzedniego Dev Diary, które myślałem, że zostanie rozwinięte jakoś w tym tygodniu, dlatego nie robiłem o tym informacji żadnej, ale skupia się głównie właśnie na Jurchen Tribesach. Tak jak widzicie tutaj na mapce, dojdą nam nowe nacje w danym regionie, co powoduje, że będzie tutaj troszeczkę więcej walki i będzie bardziej losowo, myślę. Że nie zawsze to będzie skutkowało tym, że Jian Zohu na przykład wygra i zmienia się w Manchu, bo zazwyczaj tak bywa, bo jest to jedno z najsilniejszych plemion w tym regionie. I może to nam się dość ciekawie prezentować. Sam osobiście liczę, że będzie dość ciekawsze teraz granie Manchu na samym starcie. Dochodzą nowe drzewka misji, chociaż tu widzimy drzewko dla dynastii... Aha, ale pisze OK. Jest napisane, że Jurchen, Manchu i posiadają to samo drzewko, wyjebiście, chociaż jest, muszę przyznać, bardzo, bardzo duże. Jest skupione ewidentnie na podboju tych tribesów, zdobyciu władzy, utworzeniu Qinggu i dalszych podbojach w kierunku Rosji, bym powiedział. Więc też powinno być tutaj dość ciekawie z tym wszystkim. O, aż do Daiwei dochodzimy i Burmę możemy też najechać. Jeżeli idzie o sam Ming, Qing i tak dalej, no dochodzi też również mnóstwo kolejnych eventów, co bardzo mi się podoba, związanych właśnie z upadkiem Mingu. Myślę, że tutaj warto jest sobie to samemu przeczytać. Jest tu bardzo, bardzo dużo takich informacji około historycznych w tym Dev Diary. Linki do obu oczywiście Wam umieszczę w opisie tego filmiku. Jeżeli o tym zapomniałem, przypomnijcie mi w komentarzu. Jeżeli idzie o misje, w zmianie też ulegną misje związane z Oiratem, ale lekki redesign, nie powiedziałbym, że tutaj aż tak dużo zmienili. W zasadzie tutaj nie ma co za bardzo na ten temat rozmawiać. Ciekawe, po podbiciu odpowiedniej ilości prowincji, wszystkie przez Mongołów, zmieniają się prowincje Korcinu, Halatu i Oriatu na kulturę mongolską. No to nie powiem, to daje gigantycznego raczej boosta w tym regionie. Okej. Utrzymanie banerów mandżurskich 003 dukata na miesiąc. Ile to kosztuje teraz? Dobra, zaszły zmiany w banerach i o tym trzeba powiedzieć, że dyscyplina banerów została zmniejszona z 10% do 5%. Jest to bardzo duży nerw. Doszły koszty utrzymania banerów w manpowerze. Do tej pory był utrzymywany na zasadzie takiej jak najemnicy, tak? Za pieniądze, nie za manpower, ale obecnie po prostu kosztuje odnowienie manpowerowo 1/4 normalnych kosztów, czyli odnowienie pełnego stacka 1000 kosztuje nas tak naprawdę realnie nie 1000, a 250 manpowera, co okej, jest całkiem fajne, ale wciąż to już jest nerf, czyli Manchu nadal będzie miało dość dużo tego manpowera, ale nie będzie to zbędna statystyka dla tej nacji już w tym momencie. To, co się mi podoba, to utrzymanie manpowerów, jeżeli dobrze, banerów, przepraszam, jest o 50% tańsze. Moim zdaniem to jest dość sporawy boost, sprawdziłem to przed chwilą. Jest to dość sporawy boost do wielkości armii, naprawdę mocny. I nie mogę się doczekać połączyć tego z jakimiś innymi boostami do tańczych armii. Czy to będzie się stakowało, czy nie? Myślę, że będzie to wyjebiste. Ale wróćmy do obecnego Dev Diary, gdzie tutaj już mamy informacje znowu dla Jurchen Tribesów, Manchu i Qing. Zostaną po prostu zmienione idee narodowe i tak jak widzicie, prezentuje się to dość ciekawie. I teraz tak, dla wszystkich Jurchen Tribesów tutaj są pokazane. Ta pierwszy tier, wszystkie Jurchen Tribesy startują z Land Morale zwiększone o 10%. Zwiększonym modyfikatorem do manpowera o 15%,
I bonus za wypełnienie wszystkich idei to jest Land Attrition zmniejszone, bo 10% również. Ale tutaj mogę źle to widzieć. No, następnie co mamy? Hostile Attrition zwiększone plus 1%. Z defensywnymi będzie to naprawdę mocne. Dwa punkty do Attrition. Jest to bardzo mocne spłukiwanko. Zwłaszcza na normalu przeciwko Mingowi. Boże, czy to będzie jakaś masakra. Horde Unity zwiększone o pół punkta. Leader Land Shock plus 1, Manpower Recovery Speed, o, czyli znowu mamy bonus do Manpowera, zwiększony o 20%, Hair Chance zwiększony, no czyli okej, będziemy mieli rzadsze momenty, kiedy mamy o 50% większe szanse na Aira, że pamiętajcie, że w Horda jest taka mechanika, że jeżeli wasz Air jest niepełnoletni w momencie, kiedy władca umiera, no to wasz Air też umiera. A z takim czymś to macie większe szanse na to, że Air narodzi się odpowiednio wcześniej, żeby był jednak zdrowy. Improve Relation Modifier 25%, to też jest mocne. Jeżeli byśmy chcieli budować hordę dyplomatycznie, ale po co, wszystkich podbijamy, nie? I zwiększona ilość banerów o 15%, też całkiem niezłe. Manchu Ideas, startowo Land Leader Shock plus 1, ok. Land Maintenance Modifier zmniejszone o 5%, nieważne, ileś tam, zmniejszone koszty utrzymania wojska. Zmniejszone na 4%. No tak, 0,5%, dobra. Morale zwiększone, pierwsze rozwinięcie o 15%. Cały bonus za rozwinięcie całe. Global Manpower zwiększono 15%, Core Creation Cost zmniejszono 15%, zwiększona liczba banerów o 1/4. A, jeszcze tam o banerach wam powiem, że będziecie mogli teraz mieć mniejszą ilość banerów w stosunku do developmentu, też poszedł nerw na to. Zapomniałem o tym wspomnieć w sekcji o banerach. Global Institution Spree zwiększone, stabilność, koszty zmniejszone. Horse Unity plus 1, Cavalry Power plus 15%. Zmniejszone koszty militarnej technologii o 10%, to całkiem fajne, bo się przecież bardzo często bierze się arystokratyczne, więc to całkiem fajnie może skutkować tutaj dla Manchu. Oraz mamy agresywna ekspansja 10%. Dobra, Ching. Core Creation Cost bazowo 20% zmniejszone. O kurde. Agresywna ekspansja minus 10%, koszty advisorów minus 15%, jako bonus za wykonanie wszystkiego. Następnie mamy ilość banerów 30% zwiększone. Pierwszy raz zamieni się na Ching zamiast zostawać na Manchu. Manpower Recovery Speed zwiększony, Global Manpower Modifier zwiększony o 15%, to są bardzo mocne modyfikatory. Global Unrest minus 2 z humanistycznymi. Macie kraj, który nigdy wam nie wybuchnie. Years of Nationalism minus 5. Minus 5. Dobra, nie wiem, ja się tak podniecam, ale boże, nigdy nie patrzyłem na Ching Ideas, ale bardzo mi się podobają obecnie, jak na nie patrzę. Chyba tym chcę zagrać. State Maintenance Modifier i Land Morale 15%. Prestige from Lands Battle plus... O kurde. Naprawdę mocne idee. Podobają mi się te idee, podobają mi się te zmiany. Dajcie znać, co wy na ten temat myślicie w komentarzach. Przejrzymy sobie zmiany dla Oiratu, Mongolii i Czagatajów. Oirat startowo 20% do kawalery, combat ability, core creation cost minus 20%. Bardzo mocny start, bardzo mi się to podoba. Land Leader Shock na samym końcu, to dość ciężkie i no z tego bonusu za dużo nie skorzystacie. I następnie co tutaj mamy? Land Leader Maneuver plus 1, Kawalery cost minus 10%, Attrition minus 20%, też bardzo fajne, Horse Unity plus 1, koszty wszystkich technologii 0,5%, kurka, to były tak rozwinięte tribesy, agresywna ekspansja minus 15%, dyscyplina plus 5%, Manpower, i tu nie mam problemu, żeby to przeczytać, Manpower Recovery Speed zwiększone o 15%, i Global Manpower Modifier zwiększony Manpower globalnie o 25%. Dość mocne. Co tu mamy? Khat, nie pamiętam, jaki to jest kraj. Takim modyfikatorem, wybaczcie. Tylko sobie tak to szybko przelecimy. Mongolia. Chagatai, to może to są Chagatai, nie Chagatai, to jest, czyli to by była Mongolia. Global Manpower, lata nacjonalizmu, czyli też humanizm byłby tu wyjebisty do tego do pary. Land Maintenance Modifier. Następnie mamy co? Kawalerię, agresywna ekspansja, Land Attrition, Core Creation Cost 25%. Czyli taki poziom osmański, że tak powiem.
Envoy Travel Time to taki średnio przydatny cost modifier, bardzo fajny, zmniejszony. Land Leader Maneuver, Movement Speed i Leader. I teraz mamy plus jeden do szoka na końcu też. No, okej, okay. Mongolia brzmi dość fajnie. Cavalry Power, Harsh Treatment Cost, bazowo, serio? O kurde. To na erę absolutyzmu to będzie must have. Znaczy to... Wow! Land Maintenance... To praktycznie za darmo będziemy mieli Harsh Treatment w erze absolutyzmu. Land Maintenance Modifier plus minus 5%. Następnie mamy Hostile Attrition... No Boże, nie, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. I Land Attrition dla nas minus 10. Całkiem fajne. Land Morale zwiększone. Mam Power Recovery Speed zwiększone. Diplomatic Annexation Cost. Ciekawe, 15%. 70% redukcji, tak na szybko liczę, jeżeli się nie mylę, do aneksowania można byłoby mieć na Chagatajach. Dość ciekawy sposób grania to już nam proponuje, ale Core Creation Cost 20, czyli o Boże, ale to będzie maszyna do podbojów, Chagatajowie. Ja to widzę potencjał, że tak powiem. No i dodatkowy dyplomata, zawsze jeden większy dyplomata do wypowiedzenia wojny. No, podoba mi się, zwłaszcza zaskoczyli mnie Chagatajowie, bo tu już mam wizję pewnego buildu na podboje, które będą wow. To chyba będzie szybciej podbijało niż Osman, tak mi się wydaje. Znaczy, tak wiecie, jakby miał jeszcze gospodarkę jak Osman i wojsko, tak dobre jak Osman. Ale tutaj można zrobić minus 50% Core Creation Cost i do tego minus 70% na zjadanie waszej wasali. Jest to bardzo, bardzo mocna mechanika do podboju świata. Bardzo mocna. Następnie mamy jeszcze zmiany w ideach dla dwóch nacji, których po prostu nie potrafię znaleźć na Wikipedii, gdzie to są te nacje, więc nawet nie wiem, co to jest. Ale jakieś nacja So oraz Evenk. Nie miałem żadnego pojęcia, serio. Poświęciłem całą minutę na wyszukanie tego w Google i nie znalazło mi, więc trudno, albo jestem idiotą, ale pewnie jestem. I tutaj widzę, że to jest raczej nacja jakaś handlowa. Trade Efficiency, Trade Steering, Navy Tradition plus 1. Następnie co my tutaj mamy? Global Trade Power zwiększono 25%, Navy Tradition Decay zmniejszony, Gallery Power zwiększono 10%, Navy Morale, Privateer Efficiency, Diplomatic Reputation, Sailor, Navy Technology Cost cała o 5% w dół. Czyli to jest taka stricte morska nacja do gry morskiej. To jest może jedna z tych nacji, która się pojawia na wyspach. Evenk, co my tutaj mamy? Hostile Attrition, Province, Warscore. O kurde, to jest bardzo mocny modyfikator. To jest bardzo mocny modyfikator do podboju świata. Trade Efficiency, Primaric, dobra, nieważne. Land Attrition zmniejszone o 5, Movement Speed zwiększone. Trade Range 4, Gears of Nationalism. Build Cost, Possible Mercenaries zwiększone o 25%. Merc Maintenance zmniejszone. Leader Fire Damage. No powiem, że gdyby nie to, znaczy nie to, Province Warscore zmniejszone o 10%, to na tą nację bym w ogóle nie zwracał uwagi. Ale te 10% jest bardzo mocnym modyfikatorem. Szczerze mówiąc, mogłoby nie być pozostałych nawet. To jest tak mocny modyfikator. Zwłaszcza jeżeli myślicie o podboju świata. To jest naprawdę mocne. I kolejna nacja to jest Shun. No to Shun to jest chyba jeden z krajów, co teraz tak mi się skojarzyło, który może powstać z Mingu. Więc możliwe, że tutaj jest to jakoś to związane z tym. Ale przejdźmy sobie do tego. Global Manpower Modifier Production Efficiency zwiększone odpowiednio. Manpower Recovery Speed zwiększone, czyli więcej Manpowera. Diplomatic Reputation plus 1 Interest, czyli za Land Morale 10%, Stabilność 10%, Siege Ability zwiększone. Infantry Power 15%, czyli dość silną piechotę będą mieli. Imperial Mandate zwiększony o 0,03. No to może być ciekawe, żeby tak wypuścić się z Mingu i tym zagrać. No i to są główne zmiany w ideach, które mamy. Jak widzicie, dość sporo tego, zwłaszcza w porównaniu tego, co... Znaczy, bardzo dużo fajnych zmian w ideach. Myślę, że będzie trzeba od nowa ogrywać te nacje, ale jak widzicie, już mi się w głowie pojawiają pewne pomysły na pewne buildy tutaj. Jej, będziemy mieli nowy Paradox Launcher! Najważniejsza informacja z patcha! Do tego, pamiętajcie, na tym patchu wejdzie nam ta wersja 64-bitowa. Będziemy mieli takie fajne okienko, żebyście wiedzieli, za co płacicie, kupując dane DLC.
Więc też dobra informacja dla Paradoksu, niekoniecznie dla was. No i w zasadzie to tyle z najważniejszych informacji. Tak skrótowo, nie zagłębiając się w to, macie takie informacje. Linki macie w opisie. Jeżeli chcecie sobie podoczytywać i pojarać się samemu, co dochodzi w danym DLC, oczywiście możecie to robić, nie zabraję wam tego. Ja się was pytam, jakie nacje chcecie zobaczyć, w jakiej kolejności, czym zagrać od wtorku. Bo myślę, że zmienimy sobie to, co planowałem na streamie, to, co planowałem w seriach, bo szczerze mówiąc, ja się jaram tymi zmianami i chcę pograć. Chcę pograć, chcę serię nagrać, chcę się pobawić. Piszcie swoje propozycje w komentarzach, czym bym miał zagrać. Lajkujcie innych propozycji, jeżeli wam się spodobają. No i piszcie, co myślicie na temat tych zmian. Czy wam się podobają, czy wam się totalnie nie podobają, że albo są wam totalnie obojętni. Jestem ciekaw waszego zdania. Trzymajcie się, niech RNG będzie z wami. Do zobaczenia wieczorem na streamie. Hej!